Cześć, witam na kolejnej recenzji. Miał być cześć. Jest to. Tym razem Alwaha w Bahrajnie. Opakowanie, co opakowanie. Widać jakieś w tle dzikie plaże i inne takie dziwne rzeczy, trudne do zweryfikowania. Specjalnego, każdy pewnie zna te opakowania. W środku jest folijka grubsza i folika cieńsza. I tu jest pierwsze zdziwienie, bo wcześniej mieliśmy do czynienia z baterii brązowym, takim innym kolorem zupełnie, a tym razem jest czerwony. Wygląda jak malina tej samej firmy, która jest. No właśnie. Która jest dziwna. Nie, maliny nie wspominajmy. No, rozdrobnienie. Czemu to jest alwachowe, tak? Czyli dużo jest takich patyczków, które trzeba sobie wygrzebać. Rozdrobnienie ogólnie poza tymi patyczkami jest całkiem w porządku. Jakoś tutaj nie widzę tych liści, których wcześniej dostrzegałem. Pachnie. Nie wiem, ja tu czuję takie owoce typu ananas, mango, coś w tym stylu. No, to niby ma być melasa na bazie miodu, tak? Ananas, mango? No coś tam, takiego coś egzotyczne. No coś, ja nie wiem, zdecydowanie ananas, mango. Nie, na pewno nie możesz tutaj określić jakiegoś konkretnego jednego smaku, nie? Nie, tutaj nie ma czegoś konkretnego. No nie ma nic konkretnego. Nie tak, coś takiego coś dziwnego. I na końcu coś takiego cierpkiego czuć w tym zapachu. Takiego przeszkadzającego. No ale nic, no palimy. A ja tego nie czuję. Jest bardzo fajny zapach. Jest fajny. Fajniutki. Fajniutki. Nie mówiąc nawet... Fajowski. No to palimy, to palisz pan to. Wilgotność jest całkiem w porządku. Ale i tak z czasem się robi taki wygośny. To jest fajne. Trochę słodki. Nie wiem, czasem nie jest. Słodki smak. Wydaje mi się, że jeden z moich ulubionych smaków. Z tych niższej półki. Co można nawet sprawdzić na jednym z listów na forum. Dymi bardzo fajnie, to jak alwacha. Jak alwacha, właśnie. Największym atutem alwachy jest to, że dymi bardzo fajnie. Troszkę przegryza tak delikatnie, ale to jest fajne. Nie tak jak naka na pewno. Uważaj, ale jest tym dymem. A nie, to sobie było. Łez. Nie ma komina. Ale to są trzy węgielki, jak łomara. Jeżeli jeden robi za dwa. Smaczny jest ten dym. Bardzo smaczny. Ale nie ma taki posmak. Tak naprawdę to jest jedyna alwacha, która mi smakuje. No. Reszta jest taka chemiczna dla mnie. Pomarańcza jest też taka skórka. Chociaż to jest taka druga pozycja alwachy. Jak dla mnie. Czy jesteś? Where are you, my big friend? Bardzo fajny tytoń generalnie, jeśli chodzi o relacja cena-jakość. Cena-jakość, cena-dymowość. Widzieliśmy ją za 12 zł na wspólne, nie mówiąc w jakim sklepie dokładnie. Także jeszcze cena jest... U tych pań na wspólne kupić? Nie martwcie się, sprzedawczyni nie miała białych kozaczków. Co, ile mu dasz? Tyks. Ja? Ja mu dam 8. Bez fajnie. Kurczę. Te kółka się unoszą w powietrzu, bo normalnie jest, wiesz. Masakra jakaś. Fajnie jest ten dym, taki gęsty, zawiesisty. Co by było, jakbyśmy założyli COVID? Przypalił się? Zapewne. Ten smaczek, który można być już nosem niezwyczuwalny tutaj. I ja daję 9, spokojnie. 9, to mocne 9, bardzo mocne 9. Niestety grzeszy tym rozdrobnieniem. Dużo jest tych patyczków, które to są zbędne grane, które trzeba wywalić. Relacja cena jakoś całkiem spoko, jak tam Dex zauważył.
Ja mu dam... Tak się dorzucałeś. Siódemkę. No najlepiej smakuje właśnie dorzucając. Darmówka, nie?